takie echo. Cześć, jestem Julia Kamińska i zostałam poproszona o losowanie karteczek z kuli. Z tej kuli. To zaczynam. Czy umiesz kłamać, czy wiesz, kiedy ktoś kłamie? No właśnie, ja się zajmuję aktorstwem, czyli można powiedzieć, że kłamię za pieniądze. Głupia sprawa. Czy wiesz, kiedy ktoś kłamie? Nie zawsze, ale czasem mi się zdarza wyczuwać. Pójdzie się. 11 lat temu zdecydowałaś się na sesję w CKM-ie. Jak do niej doszło? Doszło do niej tak, że ktoś mnie zapytał, czy chcę. Ja tak trochę chciałam, a trochę się wstydziłam. Dzisiaj bym się w ogóle nie wstydziła. I pomyślałam sobie, że trochę to połączę, że ten wstyd gdzieś uda mi się zniwelować, jeżeli honorarium przekażę na cel charytatywny. I tak zrobiłam. Myślę, że to było całkiem spoko, bo ja dzięki temu mam sesję zdjęciową, a cel charytatywny został wsparty. Moja babcia do dzisiaj ma ten CKM. Nie ściemnia, naprawdę ma. Cecha, którą u siebie wypracowałam i jestem z tego dumna. Odwaga! Zdecydowanie. Jestem odważna i bardzo, bardzo to lubię. Chyba nie zawsze byłam odważna, ale niewykluczone, że gdzieś te zalążki były wcześniej. Podobno jak byłam mała, to byłam... Pchałam się na scenę każdą, którą zobaczyłam. Później mi przeszło, a teraz znowu to robię. Jeszcze do chóru kościelnego się pchałaś. Tak, byłam w chórze kościelnym. Dobrze mi szło. To było bardzo przyjemne. Ulubiony utwór z mojej nowej płyty to Śliniaczek. Śliniaczek zdecydowanie. Chociaż ciężko mi się go śpiewa. Bardzo, bardzo dużo porusza takich... Rozwaliłam pierścionek, nie. Porusza dużo czułych strun. Wygrałaś Taniec z Gwiazdami. Co z twoją nagrodą Mercedesem? Sprzedałam. A pieniądze komuś oddałam. Bo jak dostałaś tego Mercedesa, to jeszcze nie miałaś prawa jazdy? Nie miałam prawa jazdy, jak wygrałam Mercedesa i to była najlepsza motywacja, żeby to prawo jazdy zrobić. No super się nim jeździło. On był... Był w ogóle nieprzystosowany do polskich dziur i jak wjeżdżałam w jakąś dziurę albo na jakiś wyższy krawężnik, to on sygnalizował, że mu się to nie podoba i ja go wtedy tak parodiowałam po niemiecku. Scheiße, nein, was ist das? Aua, jestem Mercedes. Okej, okay. Pod prysznicem śpiewam najczęściej co? A wiesz, że ja nie śpiewam pod prysznicem? Bo masz wannę? Mam wannę, ale prysznic mam nad wanną, więc biorę zdecydowanie częściej prysznic niż leżę w wannie. Chyba kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany. Ostatnio to lubię, ale nie pod prysznicem, w kuchni bardziej. Czy przerwałaś kiedyś wywiad? Chyba nie. Przerwałam? Wszystko przed tobą widocznie. Wydaje mi się, że nie, ale parę razy chciałam. Prędzej, nie odbiorę telefonu, czy spóźnię się na spotkanie? Nie odbieram telefonu notorycznie. Ja w ogóle nie odbieram nieznanych telefonów, mam taki jakiś lęk. I muszę się przymuszać, żeby odbierać telefon. A spóźniać się nie lubię. Dowód jest taki, że dzisiaj przyszłam tutaj przed czasem. I prawie przed nami. Tak. Jaka jest cena popularności? Przede wszystkim to, że ta prywatność do pewnego stopnia jest odebrana i to niesie za sobą konsekwencje, czasem nieprzyjemne, czasem przyjemne, no ale też niesie za sobą dużo plusów, także myślę, że gdzieś tam to się równoważy, jeżeli mamy szczęście. Czy zaufałaś kiedyś w pracy niewłaściwej osobie? Pff, ile razy? Wszyscy tam byliśmy. Przecież wiecie, o czym mówię. No tak.
Szczególnie, że ja mam całą masę różnych prac, więc nie jest tak, że przychodzę zawsze do tego samego biura i się spotykam z tymi samymi ludźmi, to wtedy mniej więcej można się zorientować w miarę szybko. Ja mam nową pracę średnio co tydzień, gdzieś jadę na jakiś plan i tam spotyka się różnych ludzi i różne rzeczy się wydarzają, także spotykam wspaniałych ludzi, z którymi się przyjaźnię od lat, a czasami takich, których no niestety nie będę bliżej do siebie dopuszczać więcej już. A są takie osoby z mediów, z którymi nie mówicie sobie dzisiaj cześć? Są. Naprawdę, przykro. Czy jest cień szansy, że Brzydula wróci kiedyś jeszcze w jakiejś formie? Nie sądzę. Wydaje mi się, że to już się gdzieś tam wyczerpało. To ona skończyła się w dobrym momencie, czy wręcz za późno? Czy Brzydula skończyła się w dobrym momencie, czy wręcz za późno? Dla mnie skończyła się w dobrym momencie i that's it. Póki co odpowiedziałam na wszystkie pytania. Dobre statystyki. Czy chciałaś kiedyś zniknąć z show biznesu i zająć się czymś zupełnie innym? No tak, oczywiście. Ale tak naprawdę zdecydowanie to było tylko raz. I myślę, że to się już chyba nie powtórzy. Bo w momencie, kiedy się zyskuje taką pewność siebie, swoich wyborów, to wydaje mi się, że można tu funkcjonować. I można tu funkcjonować stosunkowo bezboleśnie. Byłaś bardzo blisko tej decyzji? No ja to w ogóle zrobiłam. Zrobiłam i odrzuciłam propozycję zrobienia dużego serialu, głównej roli. I pojechałam do domu, kończyć studia. I myślę sobie, że pewnie dla mojej kariery nie była to dobra decyzja, ale dla mojego zdrowia psychicznego najlepsza i jedyna. Polecam czasem z czegoś zrezygnować, to boli, ale warto. Czy czujesz się doceniana jako artystka? Tak. Szczególnie ostatnio, dzięki płycie. Lecimy dalej. Jak wyglądał casting do Brzyduli? Och, który? On trwał chyba ze 3 miesiące albo i dłużej, więc było ich sporo. Ale na taki pierwszy to przyjechałam zwiewając z kolokwium. I miałam taki rozciągnięty sweter i nie byłam w zbyt dobrej dyspozycji, ale czułam, że dobrze mi poszło, bo to był bardzo fajnie napisany dialog. I poczułam tę postać jakoś tak. Nie miałam zbyt dużych umiejętności technicznych, technicznych aktorskich w tamtym czasie, więc czerpałam tylko z tego, co miałam w sobie, z jakiejś takiej prawdy, którą udawało mi się wydobyć. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. A wiesz dzisiaj, że pokonałaś popularne wtedy jakieś ogromne nazwiska? Wiem, oczywiście. Spotykałyśmy tam wszystkie na korytarzach w tych aktoryzacji, to było bardzo śmieszne. Dla mnie to było zupełnie abstrakcyjne, no bo ja byłam, wiesz, studentką z Gdańska. Czy przyjęłaś kiedyś rolę tylko ze względu na wynagrodzenie? Oczywiście, że tak. Wiele razy. Tak naprawdę to więcej razy niż z powodów jakichś takich artystycznych. Taka prawda. Bo jakbym miała robić tylko to, co mi się niezwykle artystycznie podoba, to bym tylko wydawała płyty, za które sama płacę. Wyszłam na zgorzkniałą. O nie. Dziękuję bardzo.